Od początku czasów człowiek spogląda w nocne niebo i zadaje te same pytania. Gdzie jesteśmy? Jak daleko ciągną się gwiazdy? I czy jesteśmy tu sami? Także dziś pytania te wypełniają umysł każdego dociekliwego człowieka. Czy nasz świat jest zaledwie pyłkiem w bezkresnym kosmosie, otoczonym przez inne światy i gatunki? Czy to możliwe, że jesteśmy jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie? Jeśli naprawdę jest on nieskończony, to sądzi się, że wszystko, co mogło się wydarzyć, wydarzyło się niezliczenie wiele razy. Że istnieje nieskończenie wiele światów i inteligentnych form życia, a nawet kopii nas samych. Możemy także żyć w jednym z nieskończenie wielu nieskończonych wszechświatów, istniejącym w jednym z nieskończenie wielu wymiarów. Przyjrzymy się teoriom na to, gdzie się znajdujemy w tym bezkresnym układzie, który miał powstać z niczego w wielkim wybuchu 13 miliardów 800 milionów lat temu. Nowe dane wskazują, że to nie wszystko. Spoglądamy na tę teorię z ludzkiej perspektywy i sięgamy do wiedzy zdobytej przez największe umysły nauki w ciągu całego życia poświęconego zgłębianiu tych złożonych kwestii. Jak mamy rozumieć koncepcję, które być może przekraczają możliwość ludzkiego pojmowania. Bezmiar kosmosu. Czy jest tam kto? Czy jesteśmy jedynymi istotami żywymi we Wszechświecie? Biorąc pod uwagę, że Wszechświat uważa się za przestrzennie nieskończony, mało prawdopodobne jest, by życie pojawiło się tylko na naszej planecie. Jeśli istnieje ono gdzie indziej, to czy kiedykolwiek spotkamy inne inteligentne istoty? Niestety, musimy przypomnieć sobie skalę i rozmiary naszego Wszechświata, by zdać sobie sprawę, że nawet naszym najbliższym sąsiadom dotarcie do nas zajęłoby wiele lat. Istoty żywe mogą przybierać tak wiele form, że możemy je nawet przeoczyć. Ich egzystencja może trwać tak krótko, że zaczną ją i zakończą, zanim je zauważymy. Albo tak długo, że stały się częścią samego kosmosu, a my nawet o nich nie wiemy. Życie może się pojawiać w wymiarach innych niż nasz, a my możemy nie mieć świadomości jego istnienia. Jako ludzie pragniemy wiedzieć, czy jesteśmy jedynymi inteligentnymi stworzeniami. Ale co by to oznaczało, gdybyśmy odkryli inną, wyższą formę życia? Uważamy się za wysoko rozwinięte istoty, ale dla bardziej zaawansowanych bylibyśmy tym, czym dla nas są mrówki. Człowiek ze swej natury boi się samotności. Mam nadzieję, że oprócz nas istnieje coś więcej, bo inaczej utwierdzimy się w przekonaniu o własnej wielkości, o tym, że jesteśmy i będziemy tylko my. We are all there is and we are all that will ever be.
Może głupio jest myśleć, że istnieje tylko nasz świat. Wszechświat jest nieskończony. Więc może tysiące kilometrów stąd jest planeta z innymi ludźmi, a my nie możemy tam dotrzeć ani jej zobaczyć. W nieskończonym wszechświecie musi egzystować inne życie i cała reszta. Trudniej odpowiedzieć na pytanie o inną inteligencję. Sądzę, że istnieje więcej niż teraz widzimy. Może kosmici. My też pojawiliśmy się kiedyś w wielkim wybuchu, więc mogą mieszkać na innych planetach. Może się przed nami ukrywają. Z pewnością nie jesteśmy jedyną formą życia. Wystarczy spojrzeć na ogrom kosmosu. Wszechświat wypełniają gwiazdy, galaktyki i supermasywne czarne dziury. Także ciemna energia. Nie wiemy dokładnie, czym ona jest. Może kosmiczną istotą. Może kosmici ewoluowali w cząsteczki ciemnej materii, krążą i rozmawiają ze sobą, a my myślimy, że tak zbudowana jest próżnia. W latach 60. XX wieku stworzono równanie, by odpowiedzieć na pytanie o prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania w naszej galaktyce inteligentnej i zdolnej do kontaktu formy życia. Nazywało się równaniem Drake'a. Zakładało, że posiada je co najmniej 4000 planet. Od tamtego czasu szacunki znacznie wzrosły. Jak rozumiemy dziś możliwość bytowania we wszechświecie innych form życia? Sądzę, że szanse na istnienie życia we wszechświecie są dość wysokie, ponieważ występują tam środowiska podobne do naszego. Spodziewamy się podobnej chemii, wody itd. Uzyskanie idealnych dla życia warunków może być trudne. Nie panują wszędzie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś istniały. To by było osobliwe, gdyby życie we wszechświecie występowało tylko na Ziemi. Jeśli wszechświat jest nieskończony, to życie jest jedną z opcji. Jeśli nie jesteśmy wyjątkowi, a fizyka na to nie wskazuje, to gdzieś indziej mogą żyć nawet inteligentniejsze istoty. Jeśli przestrzeń nie ma końca, to na pewno nie jesteśmy tu sami, a jeśli go ma, to prawie na pewno. Są po temu wszelkie przesłanki. W ekosferze istnieje mnóstwo planet. Gdy szukaliśmy planet w ciągu ostatniego dziesięciolecia, okazywało się, że prawie każda badana gwiazda ma jakieś wokół siebie. Już odkryliśmy kilka stosunkowo bliskich gwiazd z planetami w ekosferze, a to tylko drobny przykład. W naszej galaktyce musi być ich mnóstwo, a ona jest jedną z bardzo wielu w widzialnym dla nas zakątku wszechświata. Sam rozmiar wszechświata, jeśli nie inne przesłanki, czyni niewyobrażalnym przypuszczenie, że stanowimy jedyną inteligentną formę życia. Im bardziej udoskonalamy technologie i teleskopy, tym więcej widzimy. Ogrom kosmosu dopiero zaczął się nam ukazywać. Dziesięć tysięcy lat temu znaliśmy Ziemię, Słońce i inne ciała niebieskie, zapewne gwiazdy. Nie wiedzieliśmy, że to inne układy słoneczne. Każda gwiazda na nocnym niebie ma minimum jedną planetę. Jeśli nasza galaktyka ma około 300 miliardów gwiazd, to ma co najmniej tyleż planet. To dużo. Już widzialny wszechświat jest olbrzymi. Tylko w naszej galaktyce widać setki miliardów gwiazd.
Okazuje się, że inne też mają ich miliardy. Każda ma planety, a na nich może występować życie. Istnieje też coś większego. Wszechświat ze 175 miliardami galaktyk ze swoimi gwiazdami i planetami. W ostatnim dziesięcioleciu znaleźliśmy tyle innych światów, egzoplanet, że możemy z pewnością uznać każdą gwiazdę na niebie za planetę. Wyrażając to w liczbach, mowa o 4 miliardach światów podobnych do Ziemi w naszej galaktyce. Powiedzieć, że życie powstało tylko tutaj, to jakby zagrać 1 do 4 miliardów. To marne szanse. Nie mam skłonności do hazardu, a nawet gdybym miał, byłby to zbyt ryzykowny zakład. Zmienną równania Drake'a, która przysporzyła mu krytyki, jest to, ile razy życie powstaje na innych planetach. Nie trzeba nawet mówić o nieskończoności form życia. Prawie na pewno nie jesteśmy sami. Istnieją w naszej galaktyce. Teoretycznie istnieje możliwość, że stanowimy jedyne formy życia we wszechświecie. Wciąż nie znamy innych, nawet najprymitywniejszych. Czy powstanie życia na innych planetach jest prawdopodobne, czy wyjątkowo rzadkie? Ostatnio analizowaliśmy dane z kosmicznego teleskopu Keplera. W układach gwiezdnych z wieloma planetami przewidzieliśmy, ile planet znajdzie się w zdatnej do zamieszkania strefie wokół gwiazd. Każda gwiazda na niebie ma więc średnio 2 planety zdatne do zamieszkania. To wskazuje na istnienie istnych nieruchomości, podobnych do Ziemi skalistych planet z wodą. Takie istnieją wszędzie we wszechświecie. Prawdopodobnie jest ich nieskończenie wiele. Węgiel i woda są wszędzie, podobnie jak aminokwasy. Spadają z nieba w postaci chondrytów węglistych. Składniki życia są wszędzie, nie tylko na Ziemi, lecz na każdej z niezniszczonych planet, o których mówiłem. Pojawia się pytanie, czy oczekiwać tam życia. Składników jest pod dostatkiem, ale może brakuje metody. Może powinien się wydarzyć nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Jeden składnik trafia na drugi, płynie strumień siarki i tak dalej. Może dlatego życie jest rzadkością, a żadni obcy nie podbili galaktyki. Gdzieś musi istnieć życie. Najpierw zastanówmy się, czym ono jest. To bakterie, rośliny lub zwierzęta. Jest niemal pewne, że jakaś forma życia egzystuje już w naszym Układzie Słonecznym. Na Tytanie, największym księżycu Saturna, znajdują się jeziora i rzeki amoniaku. My byśmy tam nie przeżyli, ale inny organizm, tak. Mars ma na biegunach pokrywy lodowe. Według mnie odkryjemy, że coś tam kiedyś żyło w ciągu najwyżej 10 lat. A to bardzo mały wycinek galaktyki, jednej ze 175 miliardów. Z punktu widzenia matematyki, życie musi gdzieś istnieć. Jak się pojawiło? Według nowych teorii planetoidy działają jak system zasiewu, który roznosi recepturę życia po wszechświecie. Jeśli jednak tak nie jest, to chemia wyewoluowała tu na Ziemi w tak zwanej pierwotnej zupie. Nie jest to jednak całkiem pewne.
Nasz byt raczej nie jest bardzo nieprawdopodobny. Stąd przypuszczenie, że w naszej galaktyce funkcjonuje wiele innych cywilizacji. Pozostaje pytanie, co stwarza życie? Nie wiemy, jak się zaczyna. Wiemy, że na Ziemi pojawiło się wcześnie po jej ochłodzeniu. Oznacza to, że albo powstaje łatwo, albo nastąpiła boska interwencja. Nie ma pewności. Życie pojawiło się na Ziemi tuż po jej ochłodzeniu. To mogłoby wskazywać, że powstaje stosunkowo łatwo, ale wielkość próby wynosi jeden. Nie dowiemy się tego, dopóki nie potwierdzimy istnienia innych form życia. Życie pojawiło się na Ziemi, gdy tylko warunki stały się korzystne, choćby w przybliżeniu. Jeśli tutaj stało się to tak szybko, to może gdzie indziej też. Zainicjowanie życia mogło być łatwe. Nie znamy mechanizmów, które do tego doprowadziły. Trudno podać liczby, ale przypuszczam, że to proste. Wiele światów może już mieć mieszkańców. Czy można się z nimi porozumiewać? Czy są inteligentni? Nie dowiemy się, póki nie sprawdzimy. Ciekawym aspektem astronomii jest dziś rzeczywiste poszukiwanie życia na innych planetach. Za 10 lat będziemy mogli je badać. Nie mówię o nasłuchiwaniu sygnałów od kosmitów, ale o przyglądaniu się atmosferom planet wokół innych gwiazd i szukaniu w nich śladów życia. Jak wiemy, tlen jest niestabilny. Jeśli występuje O2, to coś musiało go stworzyć. Utlenia żelazo, pali się, długo się nie utrzymuje. Jeśli coś takiego istnieje w atmosferze, to możliwe, że za sprawą organizmów. Inteligentne formy życia wciąż stanowią nierozwiązaną kwestię. Dotychczasowe badania jedynie ukazały nam wszechświat jako bezmiar pustki, ale inteligentne istoty mogą przybierać różne formy, a szukanie wersji samych siebie może okazać się niewłaściwym podejściem. Ciekawi nas, czy człowiek ma odpowiedniki, czy spodziewać się humanoidów, czy istnieje nieskończona liczba form życia, jak bardzo różnią się od nas. Niektórzy biolodzy twierdzą, że będą całkowicie inne i nie ma szans na humanoidy podobne jak w Star Treku. Inni mówią o konwergencji, występowaniu tych samych cech u istot człekokształtnych, słoniokształtnych, psokształtnych itd. Jeśli cofniemy się o 500 milionów lat i odtworzymy to samo, natkniemy się na te same istoty. Jeszcze inni twierdzą, że za każdym razem powstałoby coś innego. Rozwój żywych istot jest niepewny. Mogą ewoluować w dowolnym kierunku. W innym świecie człowiek może nigdy nie wyjść ze stadium małpy. Jakie więc jest prawdopodobieństwo, że na innej planecie spotkamy innego człowieka? Jak bardzo jesteśmy nieprawdopodobni? Nieskończenie? Nie sądzę. Ale tego nie wiem. Zatem, jak często można znaleźć życie? Warto szukać ET, bo to by był dowód. Warto się też zastanowić, czy tego dokonamy. Możemy zadać to pytanie, dosłownie przyglądając się, co się dzieje na innych planetach, szukając tam oznak życia i nasłuchując, czy znajdziemy tam swoje odpowiedniki. Nie wiem, jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia czegokolwiek. Wszechświat jest ogromny. Ludziom trudno badać samych siebie. Żyjemy na tej planecie zaledwie od 100 tysięcy lat. To jak 2 sekundy w skali doby.
a sygnały radiowe wysyłamy zaledwie od pół wieku. Rodzaj ludzki jest w stadium noworodka, jeśli chodzi o możliwość odnalezienia go przez inne inteligentne istoty. Pierwszymi oznakami naszej egzystencji były sygnały radiowe i telewizyjne. W skali wszechświata właśnie zaczęliśmy je nadawać. Pierwszy silny wysłany przez ludzi sygnał to fale radiowe, które popłynęły w kosmos i dotarły do 11 tysięcy gwiazd. W naszej galaktyce jest ich 300 miliardów, a galaktyk jest 175 miliardów. Nie osiągnęliśmy nawet ułamka procenta poziomu komunikacji z nimi. Nawet jeśli dostały sygnał z XX wieku, na odzew trzeba czekać setki lat. Na tym polega problem. Ogromne odległości we wszechświecie uniemożliwiają porozumiewanie się nawet z najbliższymi sąsiadami. Jeśli nie zostanie wynaleziona inna forma komunikacji, nasze wysiłki pozostaną w sferze science fiction. To brzmi jak absurdalny żart, bo według najlepszej wiedzy naukowej wszechświat jest pełen inteligentnych istot. Co smutne, być może są rozsiane tak daleko, że możemy ich nie spotkać. Jeśli wszechświat nie ma końca, to wiele cywilizacji będzie zbyt daleko, by się z nami porozumieć. Będziemy poza ich stożkiem świetlnym. Bez wątpienia w każdej galaktyce jest co najmniej jedna planeta z inteligentnymi istotami, czyli 175 miliardów, ale nigdy z nimi nie porozmawiamy. Ta sama fizyka, która dowodzi, że tam są, mówi też, że podróż potrwa zbyt długo, choć można wymyślić nowy sposób. Kosmici mogą być bardziej zaawansowani niż my i znać sposób na przemieszczanie się szybsze od prędkości światła. Jeśli istnieją, dlaczego nie nawiązują kontaktu? Czy to możliwe, że cywilizacje istnieją krótko i dlatego znalezienie inteligentnej w rozwijającym się technologicznie sąsiedztwie jest zbyt trudne? Czy to szukanie igły w stogu siana? Może życie pojawiło się na Ziemi najwcześniej w tej galaktyce i dlatego nikt się nie odezwał. Może gdzie indziej to się dopiero zaczyna. Żyjemy od 2 milionów z 4,5 miliarda lat istnienia Ziemi. Gdzie indziej życie pojawiało się w innym czasie. Nie poznamy go. Wszechświat ma prawie 14 miliardów lat. Czy rozwinięte cywilizacje mogły powstać 1,3 miliardy lat temu i przeminąć? Może przeminą w ciągu setek tysięcy lat szybciej niż my? Inne istoty są w całym kosmosie, ale jako człowiek praktyczny pytam, jakie jest prawdopodobieństwo, że nawiążemy z nimi kontakt? To całkiem inne pytanie. Prowadzi nas ono do prędkości światła, która jest skończona. Jeśli chcemy porozumieć się z kimś na duży dystans, sygnał nie dotrze daleko. Będzie płynął tysiące lat, zanim dotrze do inteligentnej formy życia. Inteligentna cywilizacja musi trwać tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy lat, by skontaktować się z innymi formami życia. Pozostaje pytanie, czy inne istoty istnieją we wszechświecie. Na pewno.
Czy można się z nimi porozumieć w realnym czasie w ciągu tysięcy lat? Szanse są nikłe, jeśli w ogóle są. Komunikacja wciąż wydaje się niemożliwa, a podróżowanie do gwiazd, by odkrywać nowe światy? Wadą tej koncepcji jest niewystarczająca długość naszego życia. Podróż do rodzimego Marsa zajmuje 4 lata, a do najbliższej gwiazdy 150. Także ten obszar można na razie odłożyć do szufladki z science fiction, ale w odpowiednim czasie, w bezmiarze wszechświata, wszystko jest możliwe. Niestety, pewnie nie poznamy innych inteligentnych istot. Wierzę, że istnieją. Może wyglądają tak jak na filmach, a może nie. Może są identyczne jak my. Przypuszczalnie życie jest powszechne we wszechświecie, ale co z ludzkim? Czy należy do rzadkości? A jeśli te organizmy nie są podobne ludzkim, to jakie inne mogą istnieć? Co z inteligencją podobną ludzkiej? Jeśli gdzieś istnieje, zbuduje statki kosmiczne i skolonizuje galaktykę. Miała na to czas. Ale ani nie widać statków, ani nie odbieramy sygnałów z radioteleskopu. Może inteligencja podobna do ludzkiej nie jest naturalnym wynikiem ewolucji. Inne organizmy nie ewoluują, by upodobnić się do człowieka, a my nie upodabniamy się do słoni. Szympansy nie stają się ludźmi i odwrotnie. Człowiek nie jest nadrzędny. Nie stanowi jakiejś konwergentnej cechy ewolucji. Może to wyjaśnia, dlaczego nie widzimy innych istot. Może istnieją, ale nie podróżują i nie wysyłają sygnałów. Może to robią, ale budują też bomby, prowadzą wojny i zabijają się nawzajem. Może przyczyną jest samozniszczenie. Wiele scenariuszy wyjaśnia sytuację, w której nie widać kosmitów, choć znamy planety nadające się do zamieszkania. Dwa miliardy lat temu byliśmy dosłownie amebami i ewoluowaliśmy do dzisiejszej formy. Gdyby coś takiego miało zajść na podobnej planecie w 2 razy dłuższym czasie, dziś tamte istoty patrzyłyby na nas jak na ameby. Nie pojmowalibyśmy ich. Z amebami się nie rozmawia. Może stąd złudzenie, że w kosmosie nie ma innych istot. A jeśli życie we wszechświecie jest wszechobecne, ale tak nierozpoznawalne, że o nim nie wiemy? Czy może funkcjonować w tak mikroskopijnej skali, że nigdy go nie zobaczymy, albo tak olbrzymiej, że go nie rozpoznamy? Czy wszechświat wypełniają kosmici, o których nie wiemy, bo są zbudowani z ciemnej energii, albo porozumiewają się neutrinami na tak długich falach, że nie mamy o nich pojęcia? 200 lat temu nie mieliśmy radia. Gdyby inne cywilizacje posługiwały się nim, nie wiedzielibyśmy o tym aż do jego wynalezienia. To się tyczy każdej technologii. A gdybyśmy mogli się komunikować z inną inteligentną formą życia? Był to temat fantastyki naukowej przez ostatni wiek. W większości przypadków pokazuje ona lęk przed nieznanym i wojnę z kosmitami. Czy to wskazuje, że sami byśmy się tak zachowali? Czy wszystkich obcych istot należy się lękać i czy będziemy do nich podchodzić inteligentnie, naukowo? Kosmiczny terror totalny. Latające talerze.
Gdyby istniały świadome istoty, zagrażałyby ludzkości. Nasze wielkie ego każe nam uważać, że jesteśmy wszystkim. Nieznane jest zagrożeniem dla naszej stabilnej, kruchej egzystencji. Byłoby niezwykle ciekawie poznać formy życia kompletnie inne niż nasze. Ewoluowaliśmy w szczególny sposób, ale inne mogły to zrobić w całkiem odmienny. Byłoby to intrygujące, gdybyśmy zdołali to pojąć. Trudno przewidzieć możliwe konsekwencje odkrycia i komunikacji z innymi istotami. Wszystkich by to zaciekawiło i zmieniłoby ich sposób myślenia o naszym życiu i roli we wszechświecie. Na Ziemi człowiek jest drapieżnikiem szczytowym i robi co chce bez żadnych konsekwencji, ale niekoniecznie pozostałby nim, gdybyśmy zaczęli odkrywać inne inteligentne formy życia. Mogłoby się okazać, że jest całkiem inaczej. Odkrycie inteligentnych form życia w naszej galaktyce byłoby przerażające, a jednocześnie przyniosłoby nam wielką satysfakcję i ulgę. Ponieważ brzemię wspaniałego fenomenu życia z jego różnorodnością i możliwościami nie należałoby wyłącznie do nas. Uderzenie planetoidy może zmieść nas z powierzchni Ziemi. Słońce wypali planetę, rozszerzając się pod koniec istnienia. Teraz brzemię spoczywa na nas, a nie jesteśmy dobrymi strażnikami. Gdyby istniały inteligentne istoty poruszające się wśród gwiazd, można by pomyśleć, to nic złego, że człowiek nie wywiązuje się z podtrzymywania życia jako pięknego, dziwnego i nieoczekiwanego wyniku działania praw fizyki i chemii z jego nieskończonymi możliwościami, choć te prawa są nudne i restrykcyjne. Chciałbym zbadać od strony naukowej, jak są zbudowane i poznać, czym się od nas różnią. Czy wiedzą o promieniowaniu elektromagnetycznym, o elektronach i czy działają inaczej? Sądzę, że już odkryliśmy inne istoty, ale o tym nie wiemy, uogólniając definicję życia. Jeśli uznamy je za rozproszoną strukturę daleką od równowagi, to zaliczymy do nich ogień, wiry czy huragany i okaże się, że już odkryliśmy życie. To jednak akrobacja myślowa, której większość ludzi by nie próbowała. Wolą myśleć, że ciemna materia jest istotą, która ma mózg i mówi po angielsku. And so they're much more happy with thinking that maybe dark matter is aliens and that they have big brains and they talk English. Czym jest życie? Na to pytanie zaskakująco trudno odpowiedzieć. Definicja życia podzieliła naukę. Niektórzy utrzymują, że formą życia są zjawiska atmosferyczne. Jaki jest cel życia? Czy istnieje on z ewolucyjnego punktu widzenia? Czy też życie jest skutkiem ubocznym przypadkowych reakcji chemicznych? Życie jest oczywiście wtedy, kiedy nie jesteśmy martwi. Myślę, że życie to oddychanie. I myślę... Jejku, to trudne. Nie wiem. Pytanie o życie jest trudne. Sądzę, że w życiu chodzi o służenie innym ludziom. Wierzę, że życie na Ziemi jest jednym z wielu odbić tego, co będziemy robić w niebie przez wieczność.
Życie to podróż, którą tu odbywamy. Taki jest jego sens. Ma znaczenie, ponieważ jest przygodą. W dobrym i złym jest w nim wzrost. Jeśli jesteśmy nieskończeni, bez końca też wzrastamy i gromadzimy korzystne doświadczenia. Czym jest życie? Zdefiniowanie go tu na Ziemi jest trudne. Jeśli spytamy naukowców z Wydziału Biologicznego, czy wirus jest życiem, część powie, że tak, część, że nie, a część, że nie wie. To nie jest pewne. Oto sygnał ostrzegawczy. Czy naprawdę wiemy, czym jest życie? Wirusy eliminują inne formy życia na planecie, nie uznając ich za istoty żywe, wykluczamy je spośród nich. The thing that outnumbers all other life forms. Myśląc o życiu, mamy na myśli stworzenia podobne do nas. Najlepiej rozpoznajemy te średniej wielkości. Widząc słonia, wiemy, że jest istotą żywą jak my. Dowiadujemy się o mniejszych, odkrywamy bakterie. Je trudniej zrozumieć, bo są małe i różnią się od nas, ale udaje się nam to. Mogą jednak istnieć istoty żywe tak różne od nas, że trudno nam je za takie uznać. Jestem naukowcem i uważam, że istnieje jakiś rodzaj rewolucji molekularnej prowadzącej do autokatalitycznych procesów replikacji, samozachowawczości i darwinowskiej ewolucji. Wiedząc to, można choćby z grubsza opisać, jak ewoluowało nieożywione i powstało ożywione. O to chodzi, jak oddzielić żywe od nieżywego. Jeśli życie powstało naturalnie, to czy można postawić między nimi cezurę? Uważam, że nie. To jak z matką, trzymasz ją za rękę, ona trzyma swoją i tak dalej. Richard Dawkins mówił o łańcuchu matek prowadzącym w przeszłość. 4 miliardy lat temu to jedna bakteria trzymała tak drugą. Pytanie brzmi, gdzie na tym łańcuchu leży granica? To już człowiek, a to jeszcze nie. Po tej stronie jest życie, a po tej nie. W świetle ewolucji to głupia myśl. Odrzućmy ją. Okazuje się, że podstawową przyczyną i celem tego, co widzimy wokół, jest posiadanie potomstwa przez organizm. O to w tym chodzi. Znaczenie życia to samopowielanie się cząsteczek. Tym ono jest. To cząsteczki, które się samoczynnie replikują i poddają procesom ewolucji. Tak sądzę. Życie to niezwykle skomplikowana reakcja chemiczna, a fakt, że przeżywamy doświadczenia życiowe, to produkt uboczny tej podstawowej przyczyny. Chemia lokalnie stwarza porządek za cenę globalnego nieporządku. Mózg jest produktem ubocznym presji ewolucyjnej. Czyli dla większej inteligencji trzeba więcej dzieci, by było więcej inteligentnych dzieci. To dążenie dało adaptujące się dociekliwe umysły, które rozwikłały już tyle tajemnic wszechświata. Sens nadaje życiu badanie, poznawanie i dociekanie, a także wspólnota z rodziną i bliskimi. Those give meaning, and our interactions with our friends and our family, those give meaning. That gives the point of life. The fact that from your genes perspective, they just want to replicate. Z innej perspektywy, geny chcą się powielać i przekazywać dalej zestaw cech. To główna motywacja, zwłaszcza prostych organizmów, choćby bakterii. Ale my, ludzie, potrafimy więcej i często to robimy. Nieskończona liczba skalistych planet z wodą może dać bezmiar form życia. Ale co to znaczy? Nie umiemy przewidzieć kierunku ewolucji.
Jeśli powiemy, cofnijmy taśmę życia na Ziemi i odtwórzmy ją, to czy uzyskamy człowieka albo inne znane gatunki? To wielki spór biologów. Stephen Jay Gould twierdzi, że nie ma na to szans. A Simon Conway Morris uważa, że owszem, tu są doliny, wszystkie gatunki się w nich rozwijają, więc proces by się powtórzył. Nasze organizmy składają się z miliardów atomów mających miliardy lat, więc stwierdzenie, że powstaliśmy z gwiezdnego pyłu, jest prawdziwe w dosłownym sensie. Na najgłębszym poziomie jesteśmy wszechświatem w ludzkiej formie. Ostatecznie życie wyłoniło się z wszechświata. Dlatego często wieczorami, zanim położę się spać, biorę gorącą kąpiel w wannie i wpatruję się w niebo. Patrzę na gwiazdy, na Drogę Mleczną, galaktyki wokół naszej i myślę o ciemnych plamach między gwiazdami, gdzie leżą niezliczone galaktyki. Dociera wtedy do mnie, jak bogaty jest wszechświat. Jesteśmy jedną małą planetą, krążącą wokół zwykłej gwiazdy, w zwykłej galaktyce, w morzu innych. Fakt, że możemy się nad tym zastanawiać, znać swoje miejsce i działanie porządku świata, to coś niebywałego. Wspaniała historia ludzkości. Łączy się ona z filozofią i sztuką, które służą temu, by pomóc ją zrozumieć i przeżyć to doświadczenie. Wersja polska, platforma Kanal Plus. Tekst Paulina Osińska. Czytał Paweł Straszewski.